Cześć, witajcie na tym kanale. Dzisiaj przedstawię Wam moją opinię po 12 miesiącach użytkowania Lidl Mixa. Opowiem Wam o tym, jak mi służył przez ten okres czasu, do czego go wykorzystywałam, jak działa po tym czasie, komu bym go poleciła i czy nadal jestem tego zdania, że warto go kupić i postawić w swojej kuchni. Na początku filmiku najpierw pokażę Wam, jak wyglądają części Lidl Mixa po roku czasu użytkowania. A później opowiadając, będę przygotowywała pyszny chlebek z dynią, nie z przepisu wbudowanego, tylko z mojego własnego. No właśnie, jeżeli chodzi o przepisy wbudowane, bo parę osób zadało mi pytanie, czy kupując Lidl Mixa będzie musiał korzystać tylko i wyłącznie z przepisów wbudowanych. Oczywiście, że nie. Jak najbardziej możecie zrobić swój własny przepis i wystarczy tylko ustawić odpowiednią ilość obrotów, czas lub gotową funkcję, na przykład ugniatanie, gotowanie na parze czy podsmażanie. Ja akurat zazwyczaj wykorzystuję własne przepisy. A jeżeli chodzi o przepisy wbudowane, to Lidl Mix pilotuje nas przez cały przepis, pokazuje krok po kroku, co w danym momencie mamy dodać lub zrobić. Jeżeli chodzi o zakup Lidl Mixa, to oczywiście najpierw zastanawiałam się nad zakupem oryginalnego Thermomixa. Wiele osób mi go też bardzo polecało, opowiadało mnóstwo pozytywnych opinii na jego temat. Zachwalało, no i mówiło, że zdecydowanie warto jest mieć go w swojej kuchni. No ale cena za niego była i nadal jest całkiem spora. Więc kiedy zobaczyłam, że Lidl ma to wprowadzić do swoich sklepów roboty kuchenne, czyli Lidlomixy, to również zaczęłam szukać w internecie mnóstwo informacji, opinii, komentarzy, cokolwiek na jego temat. I bardzo, bardzo dużo go osób polecało, miał naprawdę bardzo dobre opinie i pomyślałam sobie w sumie, dlaczego by nie spróbować, jeżeli działa na takiej samej zasadzie jak Thermomix, ma takie same funkcje i można go kupić w dużo niższej cenie oraz, co ważne, ma 3-letnią gwarancję, więc postanowiłam go kupić i osobiście przetestować. A rok temu przed wyjściem właśnie tych robotów kuchennych przymierzałam się do zakupu kilku urządzeń, których mi brakowało w kuchni. Miałam sobie kupić specjalny młynek do orzechów, blender do rozdrabniania warzyw, mikser i jeszcze parę innych rzeczy. Ale zobaczyłam, że te roboty kuchenne zastępują doskonale te wszystkie urządzenia, których ja potrzebowałam. Więc podliczyłam sobie, ile będę musiała wydać pieniędzy na te wszystkie urządzenia. Wyszło mi tam około 400 zł. To pomyślałam sobie, że już chyba lepiej zainwestować w jeden sprzęt, który zastąpi mi wszystkie inne w jednym. I tak też zrobiłam. I jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Po roku czasu użytkowania tego urządzenia nadal jestem nim oczarowana, tak samo jak na początku, bo naprawdę to jest mega duża pomoc z jego strony. Zastępuje mi i trzecią, i czwartą rękę w kuchni. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, które pomoże nam przygotować wiele przeróżnych posiłków, potraw, również takich, które do tej pory byśmy nie zrobili, a zrobimy dzięki temu, że Lidl Mix odwali za nas kawał tej najgorszej roboty. Ja na przykład nigdy nie robiłam placków ziemniaczanych, bo łączyło się to niestety z tarciem ziemniaków, no a to chwilę zawsze zajmowało. A teraz od czasu do czasu robię to, bo teraz to jest naprawdę czysta przyjemność, bo urządzenie robi to za mnie. Kolejna kwestia to Lidl Mix ugniecie nam ciasto, czy to do pizzy, czy to do ciasta drożdżowego, czy jakiegoś innego wybiegu, z którym my ręcznie męczylibyśmy się. No myślę, że czasami około nawet 10-15 minut, zależy jeszcze jakie ciasto oczywiście przygotowujemy. A to urządzenie potrafi się rozprawić z tym nawet w 45 sekund. Jeśli oczywiście dodamy odpowiednio wszystkie proporcje składników. Czyli ogromnym plusem jest to, że poświęcamy zdecydowanie mniej czasu na przygotowywanie posiłków, stanie w kuchni, potrawy przygotowujemy szybko i jednocześnie również, co najważniejsze, zdrowo. Jeżeli chodzi o przygotowywanie ciasta w tym urządzeniu, to Lidl Mix nie przygotuje nam ciasta byle jakiego. Wychodzi ono takie samo, a być może nawet lepsze, gdybyśmy je robili sami ręcznie. Kiedyś przyjechała do mnie moja mama i była zachwycona moimi bułeczkami drożdżowymi. Oczywiście na początku nie wiedziała, że ciasto zostało przygotowane w robocie kuchennym. I mówiła, że wyszło idealne, miało odpowiednią konsystencję i było bardzo, bardzo smaczne. A jak wiadomo, ciasto drożdżowe wymaga bowiem odpowiednio długiego wyrobienia, w którego trakcie stanie się odpowiednio napowietrzone i elastyczne. Dla kogo sprawdzi się to urządzenie? Myślę, że to urządzenie świetnie sprawdzi się u osób, którzy nie przepadają za gotowaniem, u osób, którzy nie lubią dużo czasu poświęcać na przygotowywanie posiłków. Na pewno będzie idealne dla początkujących kucharzy, dla osób, którzy nie lubią mieć dużo sprzętów do gotowania, dla osób gotujących dla jednej, dwóch, może trzech, czterech osób. Czy na przykład idealne będzie dla rodziców z małymi dziećmi, którym musicie przygotowywać na co dzień świeże zupki, zmiksowane posiłki, jakieś przeciery. Jest to urządzenie, w którym możecie nastawić sobie coś i tego nie pilnować, zająć się w tym czasie czymś innym, bo ono zrobi samo daną czynność.
Jest to urządzenie naprawdę bardzo proste w użytkowaniu, poradzi sobie z nim każdy. Składa się z niewielu części, dlatego też to sprawia, że szybko się go myje, czyści, łatwo wyciera, przechowuje, co na co dzień jest to, myślę, zdecydowanie dużym plusem i ułatwiającym codzienne obowiązki również. Przez rok użytkowania nie zauważyłam, żeby cokolwiek zaczęło się z nim dziać. Wszystko zdecydowanie działa tak jak na początku, poprawnie. Gdybym miała raz jeszcze wybierać i w tym momencie kupować, to kupiłabym go jak najbardziej raz jeszcze, bo przez ten rok naprawdę służył mi oraz mojej rodzinie, bardzo ułatwiał mi przygotowywanie codziennych posiłków. Naprawdę jestem z tego sprzętu w 100% zadowolona. Przez ten rok doszukałam się takiego jednego małego minusika, ale to tak przy okazji na marginesie, a mianowicie to, że przygotowywanie w tym urządzeniu jedzonka to czysta przyjemność, przez co chce się iść do kuchni i gotować więcej i więcej, co niestety przekłada się na zwiększoną kaloryczność naszej diety. I jak temu zaradzić? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak Wy sobie z tym radzicie, mając w kuchni takie cudo. A jeżeli taki filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. Ja się już z Wami żegnam. Cześć!